W zebraniu wiejskim został ustalony następujący porządek obrad. Przyjęcie zadań planowanych do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego przypadającej na 2013 rok, w tym omówienie propozycji zgłaszanych w realizacji funduszu sołeckiego. Przedstawienie projektu uchwały wraz z wnioskiem do funduszu sołeckiego. Dyskusja nad wnioskiem, przyjęcie uchwały i podjęcie wniosku do funduszu sołeckiego. Sprawy bieżące 347 zł zostały w całości przeznaczone na wykonanie następujących prac. Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Wola Mielecka, zakup dwóch wiat przystankowych oraz montaż ich wiat na terenie wsi Wola Mielecka w kwocie ulicznego to jest w kwocie 7 tysięcy, dwóch wiat to jest 7 347 zł. Doposażenie obiektu sportowego na terenie wsi Wola Mielecka w kwocie 8 tysięcy. Zakup książek do biblioteki publicznej w kwocie 1400 zł. Tablice informacyjne, dwie sztuki, 600 zł. Teraz przejdę do omówienia. Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Wola Mielecka. W tamtym roku przeznaczyliśmy na projekt, to jest droga, jak się nie mylę, numer 2. Niedaleko z sąsiedztwa pana Wiącka i w tym roku chcieliśmy przeznaczyć na dalszą część, bo tam chyba trzeba słupa wymienić i lampę. Nie wiem, to jest kwota około 3 tysięcy. I drugie wykonanie oświetlenia to jest droga Rzędzianowice, Wola Mielecka granica. Zostały założone tam, jeszcze nie zostały, będą założone dwie lampy i projekt, dokończenie tej realizacji to jest około 100 metrów kabla i lampy, chyba dwie i lampy, kabel, i dokumentacja. To jest w kwocie około 4 tysięcy. Razem to się zamyka tego wykonania, tego oświetlenia tu i tam. To jest 7 tysięcy złotych. Zakup dwóch wiat przystankowych oraz ich montaż na terenie wsi Wola Mielecka. Przejeżdżając przez Podleszany, przejeżdżając obojętnie przez którą wioskę gminy Mielec, zauważyłem, też były takie budki, jak i u nas. Podleszana pierwsza z lewej strony została zniszczona, nie zniszczona, tylko rozwalona, założona piękna wiata, taka jak jest, jak wszystkie wiaty, ze szybą, z siedzeniem, z zadaszeniem. To jest, ta wiata to jest około 3,5 tysiąca. I tutaj jest wizytówka Woli Mieleckiej i ja przynajmniej proponowałem, żeby taką wiatę zamontować tutaj koło ośrodka zdrowia. Drugą wiatę chciałem zamontować przed mostem po prawej stronie, bo też jest nie w najlepszym stanie, może i w dobrym stanie, ale po prostu bardzo dużo mieszkańców innej miejscowości przejeżdża przez naszą miejscowość i różnie o tym myśli. Następną sprawą jest doposażenie obiektu sportowego na terenie wsi Wola Mielecka. Pani bibliotekarka z biblioteki publicznej zwróciła się tutaj, czy nie przeznaczyliśmy my dla naszych czytelników jakąś kwotę pieniędzy na nowe książki. Czytają książki bardzo ambitne. Jak tak porozmawiam z koleżankami z biblioteki wojewódzkiej, no to po prostu pytają u mnie o to, co chodzi tam. Także no jest czytelnictwo na wysokim poziomie. Jest droga książka, książka dobra jest droga. No. Nie chcę kupować taniej książki z takiej niższej. To nie chodzi o sztukę, tylko po prostu o jakość tej. No bo jest dobra książka pierwszej. No około 35 zł. Do 40, że ta kwota to na moja książek będzie. A jeśli wzrośnie jeszcze w kwocie 24 347. Osobiście zastanowiłbym się,
czy likwidować i burzyć przystanki dwa, które mamy, i kupować w to miejsce jakieś wiaty, które są szklane. Przyjdzie lato, pod taką wiatą nie ma cienia. Jest to dużo mniejsze od tego przystanku, który jest w tym momencie. Jest on 20 cm nad ziemią, więc przyjdzie jakiś wiatr w zimie, to po nogach będzie wiało. Myślę, że te nasze przystanki, które są, może nie są najnowsze, ale wydaje mi się, że one będą bardziej praktyczne. A za te pieniądze, które my damy na te nowe wiaty, czy nie warto byłoby poprawić te przystanki, które są, wszystkie we wsi wymalować? I w niektórych są połamane płyty betonowe, czy nie naprawić tego i jeszcze zostaną pieniądze, bo jeżeli my tak zaczniemy pieniądze przeznaczać, że będziemy to, co już mamy, likwidować, kupować w to miejsce coś, nie wiem, czy my jesteśmy taką. Budki dla zawodników na starym stadionie były zrobione w czynie społecznym lata temu i te budki były. Gmina podjęła się w projekcie przebudowania tego stadionu. I w tym momencie te budki znikły. I bramki. I bramki też znikły. I projekt został tak stworzony, że dostaliśmy, drodzy Państwo, stadion bez bramek i bez budek. Dzięki prezesowi bramki mamy. Bo kupił za własne pieniądze rurę, zostały te bramki zrobione i bramki mamy. Natomiast budki są dość duże. Odnieść się do tej wypowiedzi. Szanowni Państwo, otóż stadion został budowany już w 2010 roku. W 2011 został oddany do użytku. Powiem, że ja nie przekazywałem placu firmie budującej. Niemniej, proszę Państwa, sprawa jest taka, że po zakończeniu budowy na wniosek mieszkańców, na wniosek klubu radnych do protokołu zostały wpisane braki, które nastąpiły w trakcie realizacji budowy, czyli braki wyposażenia, dotychczasowego wyposażenia stadionu. Proszę Państwa, na tym etapie tutaj, no, to do Pana Radnego przypomnę, prawda, te sprawy, które wówczas były. Dowiedziałem się, że to zostały ukradzione budki, bramki, różne inne jeszcze wyposażenie metalowe stadionu wraz z ogrodzeniem. Proszę Państwa, nawet wskazywano mi złodzieja bezpośrednio. Ja z dużą powściągliwością na to zareagowałem i chwała Bogu, że tego wskazania nie przekazałem dalej, bo miałem dostać też materiały w postaci zeznań. I wrócił obiekt bez bramek, bez budek. Czyli mieszkańcy Kolimielskiej nie muszą pilnować, kto to wyniósł. Od tego była gmina. Gmina nie dopuściła budki, tylko coś czemuś zaprzecza, bo jeśliśmy zrobili bramki, pan wójt swego czasu wyraził takie zdanie, że nie mają certyfikatu i nie mogą być użyte. Te budki, które zrobi przykładowo pan Sogój, czy pan Kawale, czy pan Stec, też nie będą miały certyfikatu i też, no nie wiem, bo to będzie szkoła, bo to, czy to będzie się zgadzało, bo my możemy zrobić, ale wójt znowu powie, weźcie to, wywalcie te agi bramki, proszę to wyrzucić było i tyle. No, panie prezesie, wyjaśniam, zwróciłem się z tą sprawą do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i inspektor powiedział, że w tym zakresie wystarczy, że urządzenie będzie, proszę pana, bezpieczne, będzie trwale zamontowane w gruncie. I na tym stanowisku, które inspektor nam zawarł, żeśmy się opierali. Dużo zaangażowane środki własne w kwocie około, już do tej pory nie pamiętam, było to rok temu, około 17 tysięcy złotych. Zebraliśmy to, no własnym nakładaliśmy. Pan wójt wcześniej dużo obiecał nam wywóz kamienia, no i do tej pory nie otrzymaliśmy tego kamienia, to on został tak przez kawałek posypany, a nie da się dojeżdżać, ponieważ jest piasek, no i jest ciężko dojechać tą drogą. Stało się to jeszcze na poprzedniej kadencji, decyzje poszły, żeby, proszę Państwa, pozwolenie budowy domów, pola przy drodze polnej, gruntowej, nieutwardzonej. Oczywiście, Szanowni Państwo, taka decyzja rodzi jedną sprawę. Raz, że obciąża osoby, które się budują, muszę oczywiście trochę włożyć więcej ze swojej strony, ale z drugiej strony jestem świadom tego również, że obciąża i samorząd.
Gdyby każdy z nas chciał wybudować gdzieś daleko od drogi swój dom, a później domagał się od samorządu, proszę Państwa, by tam podciągnąć drogę, ewentualnie media, to z czasem byśmy, proszę Państwa, jako gmina poszli z torbami i z tym się trzeba liczyć. Szanowni Państwo, oczywiście w ramach tych możliwości, które mamy, wiedzą, że Panie decydują się na zrobienie tam, wykorytowanie tego i wysypanie piaskiem, bo to zostało zrealizowane. W ubiegłym roku dowieźliśmy tam kamienia, tyle, ile w gminie, żeśmy mogli Państwu dowieźć. Na pewno tak jest, to jest kamień. Natomiast w tym roku, proszę Państwa, oczywiście uzupełnimy, dowieziemy i zastanawiać się nad sposobem głosowania. Ale drugiego wniosku nie ma, bo drugi wniosek może złożyć sołtys lub 15 mieszkańców, uczestników zebrania. A zatem jest tylko jeden wniosek i możemy go przyjąć lub odrzucić. Odrzucenie wniosku powoduje, proszę Państwa, po prostu pozbawienie się możliwości finansowania tutaj tych zadań. Nad wnioskiem Rady Sołeckiej na przyjęcie to, co przeczytałem. Kto jest za? Wszyscy! Wszyscy są za. Na jeżeli o ten obszar gospodarczy, to ja działam. Nie mogę, proszę Pana, naruszać uchwał, za którymi Pan głosował. Pan głosował za tym, żeby tworzyć plan zagospodarowania przestrzennego. Pan głosował za tym, żeby podpisać umowę z Ministerstwem Gospodarki. Więc teraz mi Pan nie mówi, że to ja coś zrobię. Ja muszę realizować uchwałę Rady Gminy, bo odpowiadam przedtem przed komisją rewizyjną. Jestem rozliczany. Pan mnie do tego zmobilizował. Ja się bardzo cieszę, że Pan zadbał o interes mieszkańców, ale niech Pan teraz nie odwraca kota do góry ogonem. Brawo! Niemniej to wcale chciałem Panu powiedzieć, bo to nie o to chodzi, żeby, proszę Pana, stać przed workiem bokserskim i, proszę Pana, opłacać się. To nie w tym rzecz, ale jeżeli rozmawiamy logicznie i rozsądnie, to mówmy rozsądnie, logicznie. Powiem Panu, że cenię Pana za tą właśnie decyzję wtedy, którą Pan podjął dla dobra mieszkańców. A dzisiaj, że Pan uważa inaczej, że szuka Pan zwadze, że szuka Pan konfliktu, to jest już Pana sprawa i Pana charakteru. Kolejna rzecz, proszę Państwa, związana z chodnikiem na ścianę. Jest Pan radny. Jak Pan doskonale chyba już w ciągu tych dwóch lat zdążył się rozpoznać, że to jest Pana zadanie, żeby w budżecie gminy wskazać cele inwestycyjne, którymi później wójt się będzie zajmował. I proszę Pana, tyle jest mojego, co i Pańskiego w tym wszystkim. Mieszka Pan tam, jakbym ja tam mieszkał, byłbym radnym, robiłbym wszystko, przekonywałbym całą Radę, żeby to się stało. Niech Pan z tej siły sprawczej swojej jako radny użyje i przekona radnych w tym momencie. W tym momencie, po tych wszystkich fermentach, proszę Pana, niech Pan spróbuje przekonać radnych, żeby Panu uwierzył. Ale Pan obiecywał przecież. To jest taka krótka sprawa. Proszę Pana, bo my już nie wiemy, czy płacimy za wysokie podatki, czy chcemy się do Mielca przenosić. Już nic nie wiemy w tej Radzie czasami. Zadajcie się Państwo, nic się... Pan telefonicznie... Ale przypominam tę sprawę. Panie wójcie, kolejna rzecz. Ale poczekajcie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o przejęcie drogi, na wszystko wyraża zgodę Rada Gminy. I jeżeli Pan chce przejąć tą drogę, może Pan złożyć wniosek o przejęcie drogi w Woli Mieleckiej, po projekt uchwały, podpisać przez trzech radnych i proszę, nie ma problemu. Myślę, że na tyle to Pan już wie, o co potrzeba powiedzieć. Bo Pan już tą drogę stosował w nas. Także, proszę Państwa, to jest najkrócej. Natomiast ja, proszę Państwa, ze swej strony powiem, że byłem, jestem i będę przeciwko takim przyjmowaniu dróg prywatnych. Z przyczyn takich, że ja mam też drogę dojazdową do domu, proszę Pana, i pod swój ogródek mogę to wszystko przekazać komuś. Żeby mi gmina utwarciła. I takich ludzi w tej gminie jest bardzo dużo. Którzy mają nawet 50-metrowy dojazd do domu gdzieś od szosy i też by może chcieli, żeby przekazać gminie. A do płotu mi zróbcie. Proszę Państwa, w tej chwili mamy chyba gdzieś ze 40 kilometrów dróg gminnych i starczy ledwo pieniążków na to, żeby je w jakiś sposób, tu Państwo czekają, żeby drogę gminną, która jest gminną drogą, zrobić. I ja bym wolał tym Państwu zrobić od razu, gdybym tylko mnie stać było, proszę Pana, niż przejmować następne drogi i te parę groszy dzielić na następnych. Bo ja jestem świadom też tego, że jak przejmę tą drogę, którą sobie ktoś kiedyś nabył, kupił mieszkanie, domu, cokolwiek, działkę pola i wiedział, co kupuje i dlaczego kupuje, jaki jest stan prawny tego. I wiedział, jaką ponosi odpowiedzialność też za to, co kupuje.
Dzisiaj przeniesienie tej odpowiedzialności na gminę, żeby gmina robiła tam inwestycje i pakowała się z pieniędzmi, to jest coś takiego, proszę Państwa, że ten budżet na drogi, który mamy, trzeba jeszcze rozwodnić na kolejne cele, na kolejne małe dróżki drogi. Jest, chodniki są zrobione. Dzięki. Ale kto odbierał te chodniki, jak jest między przejściem ulicznym albo mostkiem taka różnica i ten pan, co jedzie tym wózkiem, bo nie może przejechać. 15 miesięcy do tyłu. Jeszcze były takie sprawy, jak powstanie na Woli, tam się przychylimy jakiegoś instruktora, damy do tej rekreacji, sportu i wszystkiego. Niech mi pan nie odpowiada, że jest Skowron, bo to jest nieprawda. Skowron jest od czego innego, od prowadzenia zajęć, bo Skowron jest tu, a tu zajęcia, pan sołtys, panowie radni przebywają. Tam jest ponad 60-70 dzieci, jak już nieraz było zgłaszane. I panie wójcie, nie chodzi nam do klubu, dla tych dzieci, bo jest chłop, który przychodzi prywatnie, społecznie, zajmowany ma czas. Czy by się nie dało tych parę złotych wycisnąć, żeby kogoś tutaj zatrudnić? No ja rozumiem, jest aerobik, jest wszystko. No ktoś za to ma z gminy pieniążki, czy tam skąd. Ale czy by dla nas się nie dało? Bo co są takie pajtasy od takich do takich? Czy by się nie dało? Niech wójcie się o tym pomyślmy.